Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą chciałbym pokazać Państwu efekt kilku dni pracy, gdzie Państwo może nie będą widzieli, ile tutaj włożyłem pracy, ponieważ wyrzuciłem jedną taką kanapę skórzaną, wyrzuciłem olbrzymią szafę, na której było moim zdaniem więcej niż ćwierć tony książek medycznych, głównie Elwira, ale też było troszeczkę moich. I ponieważ, jak Państwo wiedzą, ja kupuję dużo książek, jest to moja pasja, jest to mój nawyk. Uwielbiam czytać książki, uwielbiam kolekcjonować książki. I to, co Państwo widzą, to jest tylko część kolekcji. Reszta gdzieś jest rozsiana po domu. U rodziców mam dużo, w swoim mieszkaniu jest kilka półek fajnych książek, bo ja po prostu uwielbiam książki. Ktoś kiedyś zadał mi pytanie, co zrobić, żeby czytać książki. No po prostu jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo być może Państwo oczekiwaliby takiej odpowiedzi typu, że no czytać trzeba książki, bo to rozwija, bo to jest fajne, bo to jest trendy. A ja Państwu powiem, jak zacząłem czytać książki. Po prostu, będąc młodym człowiekiem, oczywiście ciągnęło mnie do książek, no ale też miałem pewne problemy, fobie, byłem potwornie zakompleksiony, bałem się ogólnie ludzi. Zresztą fobię społeczną w większym bądź mniejszym stopniu ma cała masa ludzi na świecie. Teraz, gdy dużo się poprawiło, nie mam problemów z obcowaniem z ludźmi, natomiast gdy byłem młody, był to duży problem. Więc książki były dla mnie ucieczką. Ucieczką od świata, w którym dominował strach oraz inne różne nieprzyjemne emocje. Właśnie dlatego tak bardzo wciągnąłem się w książki, tak bardzo dużo ich czytałem, bo potrafiłem czytać ponad jedną książkę dziennie. To przez wiele, wiele lat. Może dlatego też udało się potem jakoś tak, że no wiedziałem, jak samemu pisać książki. Jestem autorem i współautorem książek 17, ale się szykuje brudna gra. Część druga, pan Moshe Rothholz ociera pot z czoła, drapie się po pejsach ze zdenerwowania, więc zacznijmy, szanowni Państwo, od początku. Te dwa regały, to są dwa regały, nie wiem, jakim cudem je złożyłem, ale złożyłem, są w miarę ok, trzymają się. Próbowałem jakoś to posortować, tak? No, książki zebrałem wszystkie Osho, nie czytałem wszystkich. Postaram się to kiedyś nadrobić. No wiadomo, książki, jak to się mówi, dla szurów, foliarzy, książki duchowe, książki z historii, które uwielbiam, książki opisujące, jak jest zbudowane ludzkie ciało, tajemnice nauki. Sami Państwo widzą, tak powoli zjadę kamerką, żeby Państwo mogli zobaczyć, jak to wygląda, jakieś giereczki. Przede wszystkim regały mają szuflady, których mi bardzo brakowało. Po prostu nie miałem gdzie trzymać takich pierdół, których w każdym domu, w każdym mieszkaniu jest po prostu bardzo dużo. I nie wiadomo, gdzie te rzeczy trzymać. Dlatego te szuflady to jest wręcz zbawienie dla mnie, bo tam po prostu mogłem je wypchać. Miałbym do Państwa pytanie, jak zagospodarować tamto miejsce właśnie? Ono było malowane kilka lat temu, niestety były stawiane rzeczy, ale to jest farba Duluxa ścieralna, więc będę jeszcze spokojnie, będzie można ją wyczyścić. Czy ten brud, który Państwo widzą, będzie można wyczyścić? Jak to zagospodarować? Ani tam okna nie ma, jest pochyłość, tak? Co tam zrobić? Żadnego sprzętu do ćwiczeń nie potrzebuję, bo mam cały pokój siłownię z każdym sprzętem, jaki potrzebuję, więc nie wiem, co tam może zrobić. Mam drugi komputer pełny, mam laptopa, mógłbym może jakieś biureczko kupić i mini kącik zrobić, no ale w sumie po cholerę. Tak więc to są te dwa regały, które kupiłem, żeby gdzieś te książki trzymać. Bardzo mi się one podobają, nie wiem jak Państwu. Tutaj jest, szanowni Państwo, toaleta, której z wiadomych względów nie będę Państwu pokazywał, chociaż jest zawsze jest super wysprzątana. Natomiast no nie pokazuje się takiej rzeczy. No i mamy złotego jelenia. Coś, co kupiłem, obraz, który kupiłem, który mnie śmieszy, który mnie bawi, który jest zajebisty, bo to niby jeleń, ale złoty. Czyli można by powiedzieć, że
Mężczyzna został zdradzony, ale żona zdradza z prezesem wielkiej firmy i mężuś ma dzięki temu awanse. No, w dawnych czasach tak było, jak się małżonka puściła z królem, to dworzanin awansował. Mapa dość dokładna Polski. Dzisiaj ją przylepialiśmy z Elwirą, niestety krzywo to zrobiłem. Złośliwość rzeczy martwych. Zresztą już byłem i jestem bardzo zmęczony. To jest regał, który już się trochę przekrzywiał, więc go tutaj umieściłem, żeby miał oparcie z dwóch stron. Zamieściłem, myślę, fajne książki. Praktycznie wszystkie czytałem. Biblię czytałem kilkadziesiąt razy minimum. Także mogą się Państwo przyjrzeć, jak to wygląda. Fajne książeczki. No tu na dole jeszcze coś będę musiał zorganizować. Tutaj mamy, jak Państwo widzą, niektórzy nazywają mnie wariatem i się zastanawiam, czy nie mają racji, bo jestem maniakiem kupowania latarek. No i niestety ostatnio tak się zdarzyło, że i kupiłem Victorinoxa Scyzoryki, i no i niestety się okazało, że jak miał przyjść rachunek za radiosamiec.pl, tam kwartalnie płacę 800, tam ileś złotych, kilkadziesiąt. No plus domeny, oczywiście jeszcze tam dodatki, no ale okazało się, że nie miałem nawet tych pieniędzy. Więc po prostu przegiąłem. To jest, szanowni państwo, aparat Agfy, aparat fotograficzny z 1938 roku. Od razu mówię, że wartość jego jest bardzo mała, ale jest fajny, po prostu jest fajny. Ostatnio rozmawiałem z jednym z moich kumpli, który się tym interesuje, i jest kolega zdania, że takie aparaty warto gromadzić, bo za 20 lat mogą być warte dużo więcej. Ta Agfa z 1938 roku to był taki kompakt dla rodzin. No nie oszukujmy się, też dużo żołnierzy Wehrmachtu sobie, będąc na wakacjach, robiło tym fotoski, tak? Także wiemy, jak to wygląda. Szanowni Państwo, kocham książki. Kocham książki, uwielbiam. To jest klimatyzacja, o której Państwu mówiłem. Jedna z przyczyn tego, że no tak finansowo ostatnio, znaczy ja się odbiję, no trzeba będzie napisać nowe książki, tak? Nowe nagrania, ale po prostu tu, jak hejterzy się śmieją pogardliwie, że to jest poddasze, że mieszkam na poddaszu, co jest prawdą. Niestety tutaj poddasze jest fatalnie ocieplone, słabo, więc jak się tylko zaczynają zimne dni, wreszcie domu jest ciepło, a tutaj jest momentalnie zimno i na odwrót. Kiedy na zewnątrz robi się ciepło, to dom trzyma w miarę chłód, a przepraszam, że mam pazury brudne, ale po prostu od 3 dni teraz dosłownie rzuciłem wszystko, odkurzyłem, żeby tylko szybko nagrać film i zaraz przechodzimy na live'a na Marek Kotoński Live. Więc no niestety no z powodów finansowych wziąłem tańszą klimatyzację. Ona jest na podzespołach Fujitsu, było jeszcze Fujitsu ponad 1000 zł droższe, ale no po prostu żal mi było pieniędzy. Tak, więc to jest kolekcja latarek. To jest kolekcja latarek częściowa, absolutnie częściowa, na dole pewnie jest kilkadziesiąt różnych takich, wiadomo, trochę tańszych sprzętów. To jest latarka, przypominam, od Maćka. Była jeszcze swego czasu najsilniejszą cywilną latarką, bodajże 53 tysiące lumenów. Ta ma 300 lumenów, ta ma 3000 lumenów Olighta, bardzo fajna. Także to są fajne ostatnio nabytki Xiaomi. Słuchajcie, to jest też powerbank. Bardzo ciekawy model. O, tak się po prostu obraca. Jest 11 trybów. I to jest powerbank. No, była jeszcze Xiaomi 1000 lumenów, chciałem kupić, ale z tego mogą być problemy z cłem i tak dalej. Poza tym się czeka ileś tam czasu. To też jest Xiaomi. Nie wiem, dlaczego Solo wpisze, ale to jest Xiaomi. Też oczywiście jest. No, sezamie, wyłącz się. No, jak to wyłączyć? Kurde. Raz klikam, raz. Przytrzymać może trzeba kilka sekund. O, dobra. Także latarki są fajne, kiedyś zrobię ich test. Oczywiście wszystkie działają, wszystkie są naładowane. Komplety baterii, oczywiście do wszystkiego. Uwielbiam mini latarki. Oczywiście mam też
swój własny komplet, który noszę, i zawsze zachęcam Państwa, żeby coś takiego mieć, czyli nie będę Państwu kluczy pokazywał z wiadomych względów, multitool Lettermana i latarka 100-130 lumenów Olighta, a zegarek od Pana doktora, za który jeszcze raz serdecznie dziękuję, Tissot z osobistym grawerunkiem. Dziękuję bardzo serdecznie. Lubię prezenty, lubię, no kto nie lubi. Lubię, jak ktoś docenia to, że napisałem kilka tysięcy felietonów, prawie 2000 chyba audycji i że to rzucałem w świat. I no, lubię, jak ktoś docenia moją wieloletnią ciężką pracę. Także tak to wygląda. Dużo książek Elwiry Medycznych musiałem po prostu wynieść, zorganizować to wszystko. Tu było naprawdę sporo, sporo roboty. Mapy od zawsze lubiłem. Bardzo lubię mapy czytać. I to jest coś wspaniałego, zawsze o tym marzyłem, tylko nie było miejsca, bo tu stała olbrzymia szafa. W ogóle się zmieniła energetyka pomieszczenia według Feng Shui, jak się wchodzi, jest tutaj dużo miejsca, naprawdę można tańczyć, jeszcze chcę biurko przesunąć. I po prostu lubię sobie przed takimi mapami, Szanowni Państwo, stawać i sobie patrzeć, jakie są drogi, gdzie są dane miasta. Najlepsze jest to, że wszystkiego zapominam po dość szybkim czasie, ale no po prostu uwielbiam mapy, mapy mnie relaksują. Dobrze, omówiliśmy meble, klimatyzację. Wyłączymy ją, nie ma potrzeby, jest chłodno na dworzu. Także omówiliśmy mapę mojego złotego jelenia. To jest jeleń Sławomir, Szanowni Państwo, poznajcie się. Tak to wygląda. No, lubię globusy, lubię mapy. Tak wygląda moje stanowisko pracy, przy którym nagrywam. Obecnie ogólnie nagrywam mikrofonem, Szanowni Państwo. Teraz będę streama prowadził na mikrofonie Yeti. To jest mój drugi Yeti. Pierwszy się coś tam zepsuł. Działa, trzymam go jako zapasówkę. Ale streamy prowadzę na Yeti, dlatego że tym guziczkiem można wyciszać, na przykład za przeproszeniem, jak się chce beknąć, albo już nie mówiąc o innych odgłosach cielesnych. No to można to zrobić, zakryć kamerę i można sobie dać czadu. Natomiast w Samsonie nie ma takiego wyłącznika, tylko jest software'owy, czyli w oprogramowaniu. Dlatego powiem Państwu, to jest wielka wada tego Samsona. Natomiast ten Samson kupiłem za 150 zł, a Yeti jest chyba taki chyba po 600, tak? 600-500 zł. I powiem Państwu, że przetworniki chyba są takie same, natomiast Samsona głos wydaje się troszeczkę milszy i cieplejszy. Czyli jeśli Państwo zaczynają jakąkolwiek przygodę z YouTube'em, nie kupujcie żadnych chińszczyzn, czy na przykład jak pewien pan hejter o dużych rozmiarach kupił innemu panu, który zapłaci prawdopodobnie więzieniem za to mikrofon chiński za 20 zł, bo się tam chwalił, że jakiś super mikrofon, ale sprawdziliśmy dokładnie 20 parę złotych za chiński mikrofon. Coś niesamowitego. Dlatego jeśli Państwo zaczynają jakąś karierę z nagrywaniem czy coś, zdecydowanie polecam taki Samson. Jest to fantastyczna rzecz, go się tam składa. Jest i do laptopa, można go sobie do kieszeni schować, bo Yeti jest duży. Ma tam parę bajerów, ale ja tych bajerów nie używam. Tak wygląda moje stanowisko pracy, Szanowni Państwo, gdzie nagrywam audycje, gdzie przez lata napisałem ponad te 4000 felietonów, 17 książek, ponad 1000 audycji. Właśnie to wszystko powstawało tutaj, w bólach i trudach. Oczywiście UPS, dlatego że tutaj na Podkarpaciu prąd, często są takie mikro przerwy i wtedy natychmiast UPS zaczyna piszczeć, dlatego UPS to jest fantastyczna rzecz i każdy, kto pracuje na poważnie przy kompie, powinien bezwzględnie UPS-a mieć, nawet jakiś najtańszy. Ten kupiłem za chyba 700. Ma już ile? 3 lata. Bezobsługowa rzecz. Po prostu jak piszczy, to znaczy, że znowu była przerwa w dostawie prądu. Wiadomo, kierownica, miałem grać wyścigówki. Nie wyszło, nie miałem czasu. Nie mogliśmy tego podłączyć do dwóch gier. Także sprzęt jest fajny, ale to jeszcze do tego wrócę. No tutaj mamy taki kącik trochę książkowy, taki powiedzmy sobie wizerunkowy, gdzie jak tutaj nagrywam na fotelu, no to żeby to było widać. To są książki, Szanowni Państwo, oprócz Inne Światy, to jest powieść, którą akurat czytam. No wziąłem tutaj, żeby ładnie wyglądało. To są wszystko książki od Tomka. Wspaniałe, też bardzo drogie.
cudowne książki, albumy, jak Państwo widzą, historyczne mapy. Tutaj ktoś pytał, jaka była, znaczy oprócz tej książki i oprócz Love Vegan, jaka była książka, gdzie były zestawienia sił. To chyba było to World War II Infographics. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Tak więc, no i książki oczywiście od Tomka dla Elwiry. Chirurgiczno-stomatologiczne, bardziej to się nazywa tortury, można by powiedzieć. Szanowni Państwo, były negatywne komentarze w związku z tym. O, tu proszę bardzo, piękna dziewczyna, piękny obraz, bardzo mi się podoba. Kobita pracująca. No, piksel na pikselu, jak to się mówi. To, jeśli Państwa ciekawi, ja sobie kiedyś zamontowałem taką gruszkę do ćwiczeń, ale nie zdawało to rezultatu niestety. Zresztą mam na dworzu gruchę. Dlaczego ja, ktoś napisał nieprzyjemny komentarz, dlaczego mam starych Żydów? No, bo ludzie się starzeją, tak? Albo dlaczego, ten komentarz mnie rozbawił, dlaczego swoją rodzinę tutaj wklejam? Szanowni Państwo, jestem Polakiem, raczej nie mam żadnej domieszki żydowskiej. Natomiast dlaczego powiesiłem obrazy Żydów? Bo jak Państwo widzą, ci Żydzi liczą pieniądze, ponieważ Żydzi są nacją, która od, można powiedzieć, od najmłodszych lat jest programowana przez swoją religię, przez judaizm do miłości do pieniędzy, do szacunku do pieniędzy. Zresztą są to ludzie, którzy no, po prostu się uczą, tak? Jak to się mówi, goj gra w nogę, a młody Żyd się uczy, no i potem goj pracuje w firmie fizycznie, a ten pan jest tej firmy szefem, tak? Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że no niestety te multitule, latarki pokazały, bardzo się tego w sumie wystraszyłem, że tak przepuściłem. No nie, to nie są duże pieniądze, no na te latarki multitule, ile poszło, parę tysięcy, łącznie z gadżetami, z jakimiś innymi. Nie są to bardzo duże pieniądze. Natomiast stwierdziłem, że troszeczkę mam problem z oszczędzaniem pieniędzy. Nigdy nie miałem, ale po prostu te hobby latarkowe zaczęło mnie pochłaniać niemalże. Dlatego sobie często patrzę i wczuwam się to, co muszą ci panowie czuć, tak? Czyli szacunek do tych pieniędzy, chęć ich zarabiania. W ten sposób się motywuję do oszczędzania i do zarabiania pieniędzy przede wszystkim, bo jak Państwo wiedzą, no ja jestem taki raczej gościu, który wszystko oddaje za darmo, tak? Czas, wiedzę i wielokrotnie z tego powodu klepałem biedę, dlatego też się chcę zmotywować do zarabiania pieniędzy. Goj, taki jak ja, myśli, że pieniądze mogą być grzeszne, że to jest domena szatana, że tam pachnie siarką, a pieniądze to jest po prostu energia, tak? Jak się mówi o manie, to jest moje ulubione porównanie. Mana, prana, chi. W każdej religii, kulturze są, jest odpowiednik, nazwa tej energii, a ta energia w świecie widzialnym, w rzeczywistości to są po prostu pieniądze. Czyli zamiennik usług, usług i towarów. Dlatego właśnie się motywuję tymi dwoma Żydami, oczywiście z wielkim szacunkiem, i patrzę, jak oni szanują te pieniądze, i poprzez wyobrażanie sobie, wizualizowanie tego, co oni czują wobec tych pieniędzy, wzmacniam swoją taką zdrową postawę wobec pieniędzy, tak? Także zrobiłem to specjalnie z pełną premedytacją. Także, szanowni Państwo, widzą, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj stosuję tylko żarówki, tak zwane te stare, tak, wielowatowe, ze względu na to, że ponoć LEDy niszczą wzrok. Faktycznie przez wiele lat wzrok mi się strasznie osłabił przez LEDy. Tak to wygląda, to jest moje łóżko. Uwielbiam spać w tym pokoju i sobie przeniosłem, bo tam mam inny pokój swój własny do spania, ale uwielbiam spać tutaj blisko komputera. Nie wiem dlaczego, ale dużo lepiej się czuję. Chociaż od kilku miesięcy cierpię na bardzo poważną bezsenność i to też jest dla mnie bardzo duży problem, bo nie chcę się przyzwyczaić po prostu do jakichś tabletek. Dlatego muszę je rotować. No i no, problem jest. Wczoraj nie mogłem, w końcu wziąłem tabletkę na sen, no, chyba po 2 czy 3 godzinach przewracania się w łóżku, więc jestem naprawdę zmęczony. Tak wygląda moja jaskinia, tak wygląda miejsce, w którym żyję i pracuję. Tak wygląda miejsce, w którym mam przyjemność obcować z Państwem i mam nadzieję, że mam możliwość Państwu pomagać.
Jeśli Państwo by mieli jakiś fajny pomysł odnośnie tego, jakby to zmienić, bo jeszcze myślałem o tym, żeby coś z tym biurkiem zrobić, żeby je tam troszeczkę przesunąć, żeby tu po prostu było, jak się wchodzi do pokoju, żeby po prostu było więcej miejsca. A mógłbym sobie potańczyć, bo kiedyś sobie lubiłem puścić muzykę i tańczyć i teraz jest miejsce. Gdy tu była wielka szafa, miejsca nie było. Także proszę Państwa o info, co zrobić z tym biurkiem. Szuflady są wypełnione na fulla i to wypełniają to pierdoły jakieś po prostu niby niepotrzebne, ale jednak. A myślę, że tutaj można by kupić jakieś regały. Można by kupić jakieś regały i po prostu w szufladach trzymać jakieś pierdoły, książki, tak, bo no, tych książek jeszcze trochę jest po chałupie. Także jak mówi pewien żart, po co trzymać bąka w dupie, niech się bąka po chałupie. Przepraszam Państwa bardzo, że za ten wulgarny żart. I łącznie z tymi przeprosinami zapraszam Państwa na live. Na live, czyli będą Państwo widzieli małpę w klatce własnego ciała. Taki IBS-owy żart. Będą mogli Państwo zobaczyć małpę w klatce własnego ciała i będą Państwo mogli rzucać bananami. Pieniędzmi nie, bo Tip & Donation, firma, która obsługuje płatności od 2 miesięcy, mi nie wysłała kasy. To nie są jakieś duże pieniądze, tam było chyba z 500-800 zł. I trzeba tam do nich dzwonić, upominać się. Nieprzyjemne są rozmowy. Jakaś pani mnie tam kiedyś próbowała zrobić debila i to działa tak, że dopiero jak człowiek zadzwoni, się upomni, to wtedy mu wysyłają. Będę musiał zadzwonić jutro. Także tak wygląda moja jaskinia. Jeśli Państwo by mieli jakiś pomysł, jak to unowocześnić jeszcze, to chętnie. Chociaż ja już mam dosyć, nienawidzę remontów. Tutaj, Szanowni Państwo, na tym regale będą książki. Jeśli ktoś z Państwa chce mi zrobić prezent, wysłać książkę czy coś, to właśnie tutaj będzie miało miejsce. Będzie sobie tutaj leżało. To są prezenty. Jeszcze właśnie książka od Krystiana, bardzo fajna, pana Bartosiaka o geostrategii, geopolityce. Ale gdzieś jest w innym miejscu. Nawet mam książki, prawie wszystkie Bukowskiego o kobitach, wiadomo. Książki Neila Gaimana. Kurwa, nie można mówić Gaimana, bo to problem. Gdzie tu jeszcze umieścić te suplementy, tak? Lubię sobie na nie popatrzeć, lubię popatrzeć na latarki. Trochę ciężko będzie książki wyciągać, no ale w sumie wszystkie z tych książek czytałem, zwłaszcza sportowe. Także pozdrawiam Państwa serdecznie, za pół godziny zapraszam, za pół godzinki, tak do 22 zapraszam na live'a. Będziecie mogli sobie Państwo zadawać mi pytania, porozmawiać ze mną, pogadać. Trochę się za Państwem też stęskniłem, bo ja lubię po prostu z Państwem pogadać. Nie za bardzo lubię przebywać z ludźmi tak oko w oko, a internetowo jest fajnie. Jest fajnie. Chyba jednak trochę tej fobii społecznej we mnie zostało, ale nie dużo. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za obecność. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Chłop w dom, Bóg w dom. Z Panem Dobrym Bogiem pieniążków, coraz więcej, wincji pieniążków. Takie moje ostatnie, zamiast zdróweczka, no to pieniążków. Bardzo fajny też wentylator kupiłem w Biedrze za 50 zł. Naprawdę wystarcza 30 W. Myślałem, że będzie słaby, nawet na pierwszym stopniu, jak chodzi, jest bardzo fajnie, jest cichutki za 5 dyszek. Także pozdrawiam Państwa serdecznie i do zobaczenia i do usłyszenia na kanale Marek Kotoński Live. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.